Cześć wszystkim, z tej strony Julia Przeździen na kanale TV Reklama. Ze mną jest Artur Sowiński po swojej walce na gali Solo Combat Federation, czyli u swojego kolegi Szuliego, z którym przed chwilą, w sumie dosłownie 2 minuty temu, skończyłeś walczyć. No tak, tak, tak. Trochę było zapasów, trochę się poprzeciskaliśmy. Trochę parteru, bardzo silny jest Szuli. No to jest też jego chyba główna broń, jego główny atut, ta siła. No i kontrola w parterze naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To prawda, tylko dlaczego ta walka nie odbyła się w formule MMA, tylko w grapplingu? Nie, no też żałuję, że nie w MMA. Mam nadzieję, że rewanż będzie w MMA. Chociaż nie wiem za bardzo... Trudno tutaj o rewanż, jeżeli wynik to jest remis. Remis, no tak, bo było, że jeżeli nikt nikogo nie podda, to będzie remis. Ale powiem szczerze, tutaj, mimo że ona nie była punktowana, to powinien wygrać Szuli, bo on obalił. Zresztą tak, tego się spodziewałem, że jeżeli ktoś tu będzie lepszym zapaśnikiem, to jednak to będzie Szuli. On obalił, on miał pozycję z góry, także to jemu należy się zwycięstwo. Szuli, gratuluję. Taka przygoda, coś innego, ale rozumiem, że już powracasz potem do treningów i zobaczymy ciebie normalnie w walce MMA. Tak, następna moja walka, mam nadzieję, że będzie w MMA. No bo parter, to bądźmy szczerzy, to nie jest moja płaszczyzna, przynajmniej nie w taki typowy grapplingowy sposób, bo jeżeli są jeszcze uderzenia, to już jest lepiej, bo to jednak człowiek cały czas trenował parter tak typowo pod uderzenia, pod MMA. Tutaj to jest jednak trochę inna bajka. Artur, jestem ciekawa, czy znajdą do ciebie przeciwnika na jakąś galę freakową, żeby ktokolwiek z tobą w ogóle wyszedł do walki, bo pamiętasz, jak wszedłeś na walkę na zastępstwo z Adamem Oknińskim, który nie miał na ciebie planu, ty nie miałeś na niego, bo w ogóle nie wiedziałeś, że będziesz walczył, a jednak tę walkę wygrałeś. Chyba trudno o przeciwnika dla takiego zawodnika jak Kornik. Inaczej, w świecie freak fightów jest trudno o przeciwników i to jest całkowicie zrozumiałe. No, zresztą ostatnio chyba nawet Pasternak mówił już tak, że on się może bić z każdym. No tylko mu tym bardziej będzie trudno, bo tak jak u mnie jeszcze idzie to zrobić kilogramowo różnicę, tak? Czyli byś mógł go położyć tam. Kilogramową różnicę, tak jak było w przypadku z Okińskim, czyli on tam był chyba 30 kilo cięższy. Więc automatycznie ta walka jakiś tam sens ma, bo ludzie wierzą w to, że ten cięższy wygra, a nie ten, który ma umiejętności. I przy dobrej strategii tego cięższego, tak, no ten cięższy ma prawo wygrać, no chyba, że lżejszy wykazuje się większym IQ w walce, no to wtedy wygrywa lżejszy. No, nie, może się trochę zamotlałem, ale tak będzie na pewno trudno z przeciwnikiem. Pierwszy do głowy tobie wpadł Michał Pasternak. Jestem ciekawa, czy to jest spowodowane tym, że jednak jakąś niechęcią darzysz ty rodzinę Oknińskich i rodzinę Oknińskich w jakimś stopniu ciebie. Sam wspomniałeś chyba z tego, co kojarzę u mnie w wywiadzie, że nie dasz rewanżu Adamowi. Znaczy nie dam rewanżu, bo na tą chwilę ten rewanż nie ma najmniejszego sensu, tak? No ja coś tam walczę i tak dalej, a Adam na tą chwilę nie stoczył żadnej walki nie ma zaplanowanej. Też tamta walka skończyła się jednogłośną decyzją, więc nie widzę powodu, żeby dawać rewanż Adamowi. I to też nie jest tak, że ja darzę niechęcią, czy tam jak to nazwałaś, rodziny Okińskich. Ja po prostu nie każde zachowanie Mirka darzę szacunkiem. Wręcz pewne jego akcje po prostu u mnie powodują takie, no... Ja wiem, że on to robi dla szumu i tak dalej, ale... Rozumiem, że tu nawiązujesz do konferencji jednej z Prime'u. Sytuacji z Kamilem. Tak, 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 tak. No od tego się zaczęło, że powiedziałem coś głośno na temat Mirka, że mi się akurat jego zachowanie nie podoba, bo tam Anię obraził i to moim zdaniem nie przystoi facetowi mówić takich słów. Nawet jeżeli tak uważa, to pewne sprawy powinien przemilczeć, a nie wypowiadać się głośno, tym bardziej, że tak jak to wspominałem już kiedyś, co innego jest mówić pewne rzeczy, bądź robić jakieś rzeczy, jak masz 20 lat, a co innego, jak jesteś już dorosłym facetem. Więc no tutaj ostatnio znowu się odpalił w zapłacie, jeżeli chodzi o Cave'a. Właśnie o Pasternaka pieniądze. Że Pasternak nie dostał wypłaty z Cave'a, na co się tam włodarz, właściciel Cave'a odniósł, że jeszcze, jeżeli chodzi o fakturę wystawioną, to oni tam mają chyba czas do końca lutego. I te pieniążki zresztą zostały uregulowane przed terminem zapłaty, co nie zmienia faktu, że
Mirek, tutaj może nie każdy o tym wie, ale miał kiedyś organizację PLMMA, która do dzisiaj wisi kupę kasy zawodnikom za walki. I wiesz, on się wypowiada w temacie tego, że ktoś komuś wisi kasę, no to jest takie słabe, no bo to jest tak jakby ktoś skazany za pobicie teraz mówił, że nie wolno bić ludzi na ulicy. No i to jest takie słabe, po prostu moim zdaniem słabe. Ja wiem, że to wszystko ma robić szum medialny, ale mi to przeszkadza. Ogłoszono KSW w czerwcu na Stadionie Narodowym. Czy troszkę gdzieś tam poczułeś takie, wiesz, takie zawiedzenie, że jednak wiesz, że nie zawalczysz? Inaczej, no takie, że nie zawalczę, to ja uważam, że ja do KSW kiedyś tam jeszcze wrócę na tą pożegnalną walkę. Może z Szulim. To by było super. No to nawet tam z Szulim kiedyś gadaliśmy, że na tą jedną walkę byśmy jeszcze do KSW wrócili, jeszcze tak, wiesz, rzucili wszystko na te pół roku przygotowań, ogarnęli jakoś te nasze biznesy poboczne, żeby się tym nie zajmować i tylko i wyłącznie trenować i taką pożegnalną walkę. No to myślę, że każdy sportowiec o takim czymś marzy. Czyli rozumiem, że droga do KSW nie jest zamknięta? Nie, myślę, że nie. Nigdy nie mów nigdy. Tego się w życiu nauczyłem i myślę, że tutaj te KSW jest całkowicie realne, ale ten stadion i tak czy siak moim zdaniem nie byłby realny, ponieważ no, na tą chwilę nie mam żadnego mistrzowskiego tytułu w KSW, więc automatycznie bym się nie łapał. Z drugiej strony, żeby wypełnić stadion, no to trzeba też mierzyć w takich zawodników już bardzo, bardzo medialnych. Wiem, że podobno Szpilka z Pudzianem ma być jedną z tych głównych walk. Podejrzewam, że na pewno będzie Mamet. Podejrzewam, że panowie z Warszawy, tak, czyli Wrzosek, Juras, Paczuski, to też będą w tej rozpisce. No bo tutaj będzie Legia tak jakby przyciągana przez to. A z kim byś Arka zestawił po jego ostatniej walce z Sararą? Wiesz co, on jutro walczy, w sensie Wrzosek jutro walczy. Jestem bardzo ciekawy. Omielańczuk walczy z Kitą i tutaj tej walki, tutaj zwycięzca tej walki, jeżeli to będzie Omielańczuk, też pewnie może na ten stadion się załapać, bo jednak jest z Warszawy i tak dalej, poprzyciąga tych ludzi. I to myślę, że nawet jeżeli będzie zwycięstwo, to i tak go na stadionie nie zobaczymy. To żeś podsumował. Więc ogólnie no tak, oczywiście tęsknię za KSW, myślę, że tam jeszcze zawalczę. Na tą chwilę się nic nie szykuje, ale myślę, że jak będzie gala gdzieś na Śląsku, na przykład pod koniec roku w Gliwicach, to taką pożegnalną walkę w końcu się uda w KSW zrobić. Okej, a powiedz, jaki ty masz w ogóle plan na rok 2023? No więc tak, ciężko sprecyzować mi ten plan, ponieważ pojawiają się różne propozycje, ale na tą chwilę żadnych konkretów nie mamy. Tutaj 2 tygodnie padła propozycja temu od Szuliego. Czy lubisz tak na ostatnią chwilę? Tak, ale szczerze, no to dla głowy jest zdrowe i ja bardzo sobie cenię, że wskakuję w te walki na ostatnią chwilę, ponieważ człowiek mniej czasu żyje w stresie. A tak w rezerwie jesteś. No właśnie nie, no to akurat na szczęście te walki są takie, no wiesz, no teraz w grapplingu, ja przyznam się, odkąd dostałem propozycję, że tutaj zawalczyć z Szulim, to ja nie zrobiłem żadnego treningu grapplingowego typowo pod tą walkę, ponieważ no to nie ma sensu, tak, no jeżeli tego nie robiłem na co dzień, to gonienie formy w takiej końcówce, to nie ma sensu, no to by nic nie wniosło. No i w sumie tak, lubię takie propozycje na ostatnią chwilę, to jest fajne. Czyli rozumiem, że rok nie jest zaplanowany, tylko bardziej to wygląda tak spokojnie, za tydzień jest gala, spoko, ja wbijam i mogę walczyć z każdym. To znaczy, no jeżeli będą jakieś takie, wiesz, fajne propozycje, że przeciwnik na przykład będzie, nazwijmy to odpowiednio medialny, tak, czy ta garza będzie odpowiednio wysoka, no to jest w stanie skłonić kornika, że przełoży swoje plany i te kilka dni przed przyjedzie. Tak jak właśnie to miało w przypadku Prime'u i walki z Okińskim, no ale to, jak mówię, no któryś z tych składników, czyli przeciwnik bądź kasa, musi się zgadzać. A czy jest jakaś gala, na której ciebie nie zobaczymy? No, ostatnio... Nie trudno zgrzyt, jeżeli chodzi o środowisko MMA z jakąś federacją, więc czy ty masz z jakąś może nie do końca, wiesz, fajnie, na pieńku może ktoś się... No ładnie podpytujesz. Na tą chwilę z każdą z federacji mam wyjaśnioną sytuację.
Mrugnij dwa razy, jeśli ale... jeśli potrzebujesz pomocy. Ania, gdzie jesteś? Tak, no Ania czasami by się przydała, nie? Ale tak poważnie, no kurczę, Ania to... Ja na szczęście mam inny charakter niż Ania i ja dużo bardziej przemyślę pewne słowa, które powiem. Wiem, że gdyby Ania walczyła w pewnych walkach, gdzie ja walczę i miałam podobną sytuację, to no, to by był wir medialnych sprzeczek i tak dalej. Ja jednak jestem tą osobą, która tak bardziej leci na spokoju w naszej rodzinie, aczkolwiek nawet mi czasami z różnymi federacjami ten spokój się kończy. Ale na tą chwilę z wszystkimi jestem na dobrej stopie. To dlatego Ani nie ma we frikach. No, mogła... Szybko by wszystkich wyjaśniła. Tak, tak, Ania by mogła powyjaśniać nie jedną polską federację, a już o przeciwniczkach to już nie mówię, no, to tak. Dobra, w takim razie ostatnie pytanie, Artur. Następna gala, gdzie ciebie widzimy, walczącego? W twojej formule. No, nie wiem, czy w mojej formule, ale teraz chyba najbliżej, jeżeli chodzi o rozmowy. Jest gala Lewy Prosty, ona ma być w maju. I tam jesteśmy w sumie najbliżej, jeżeli chodzi o dopięcie jakichś tam rozmów. Tym bardziej, że ja miałem przyjemność na wcześniejszych edycjach komentować tą galę i bardzo mi się podobała. Także myślę, że w Opolu Lewy Prosty w maju mam nadzieję, że to wszystko dopniemy, no i tam zawalczę. Nie wiem, czy formułę MMA, ale że tam już będzie walka jakaś z uderzeniami. Okej, czyli Artur strzela w maju, ja strzelam, że widzimy się w marcu na jakiejś gali po no twojej tak. walce. No tak, tak, tak. Jeżeli ktoś wypadnie, no byle nie 26, bo wtedy mam urodziny, 25 już mam plany na weekend, także no tutaj wolałbym tego nie przesuwać. Dwóch Denisów ogłoszonych na High League'u. Denis Labryga, który będzie walczył z Konrada Karwata. Też kojarzysz? Oraz... Nawet na Labrygę dzisiaj postawiłem kupon, bo postawiłem już na cały, jeżeli chodzi o ten High League. Tam, kurczę, nie ma dużych faworytów. Inaczej, stawiałem po faworytach, jedynie u Denisa i Tyburskiego dałem. Jednak kurs mnie skusił i dałem na Tyburskiego. Okej, widziałeś dzisiejszy sparring, bo to je pokazywałam, tak, Denisa na story. Jak ocenisz? Denis ma uderzenie w łapie, ale... Inaczej, jeżeli trafi, no to jest śmierć. Tylko to jak w przypadku tych cięższych takich zawodników bazujących tylko i wyłącznie na jednym ciosie, te armaty, zwykły zawodnik wypuszcza tak cios, a ci, którzy mają power w łapie, to nie biorą taki zamach. I ten zamach jest, przez to jest widoczny i ten prawy czy tam lewy bądź nie zawsze dochodzi. I tutaj mi się wydaje, że gdyby walka była Tyburski, Denis w MMA bądź w K1, to na pewno wygrałby Tyburski. W boksie ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek tak jak mówię, kurs trochę mnie na Tyburskiego, więc dałem przeciwko Denisowi. Sporo się mówiło też oczywiście w kuluarach tutaj o walce dwóch na dwóch na High League'u. Czy ty byś był na taką skłonny? Jeśli tak, to kogo byś sobie dobrał do swojego teamu i przeciwko komu byś chciał walczyć? Tak, tak, bardzo jestem chętny na taką walkę, jak kiedyś na nią właśnie wpadłem, jak jeszcze byłem w organizacji Prime, że ja kontra Szuli i bierzemy sobie po jednym, który nie jest zawodnikiem MMA. Czyli na przykład Szuli bierze Bagietę, bo mają podobne fryzury. A ja tam chyba rzuciłem, że musi być jakiś łysy, to chyba na cichego padło. I to by była moim zdaniem fajna walka i ogólnie walki dwóch na dwóch moim zdaniem w niedługiej przyszłości się przyjmą do frikowego świata. Ja jak najbardziej bym zawalczył w takiej walce. Szczerze, mi jest obojętne, z kim będę walczył, żeby tylko ta osoba nie wymiękła. Nie musiałbym odwalać roboty za nią, ale tak, tak, no takie starcie by miało jak najbardziej sens. No, dwóch na dwóch, to by mnie jarało. No. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś galę Denisa Załęckiego, The War, ale tam są walki na przykład z trzech na trzech, czterech na czterech. I to też jest widowiskowe, ale bardzo szybko takie walki się kończą. To znaczy tam są, nazwijmy to, panowie specjalizujący się w tej formule walki kilku na kilku. Ja nigdy tak nie walczyłem, że jak walczyłem, to zawsze tak sportowo na macie, ringu, klatce. I dlatego może też ta formuła mnie jakoś tak delikatnie jara. No załóżmy, no, Denisów jest dwóch, tak, bo no to rozdzielamy ich. Ja idę do jednego, obojętnie którego. No i dajemy temu drugiemu albo cięższego przeciwnika, no albo przeciwnika z MMA, tak, żeby co tam jakoś wyrównać poziom. I wydaje mi się, że to byłyby naprawdę grzmoty, bo i byli ci siłacze, którzy jednym ciosem zamiatają, no i też osoby, które, nazwijmy tak jak ja, no bardziej
się trzymają techniki niż siły, no bo z takimi kolosami to jednak trzeba używać techniki, szybkości, no i głowy przede wszystkim, mózgu. No tak, dwóch na dwóch biorę. Sytuacja awaryjna, wykrusza się Tybori z walki. Czy bierzesz na ostatnią chwilę, tydzień przed, walkę z Denisem Załęckim? Tak, nawet na dzień przed bym wziął tą walkę, ale nie ukrywam, że starałbym się, żeby formuła była nieco bardziej rozszerzona niż boks, ponieważ w boksie jestem w stanie Denisa wypunktować, może niekoniecznie znokautować, a w MMA jestem w stanie na przykład go upokorzyć. I no, wolałbym, żeby ta formuła była bardziej rozszerzona. A co do Denisa Labrygi? Powiedziałeś, że postawiłeś na niego. To znaczy, żeby jakby Konrad wypadł, to ciężko by ci było wskoczyć na miejsce Konrada? Nie, absolutnie. Wiesz, wojownikiem się jest, jak dostajesz propozycję, to bierzesz takie walki i tutaj niezależnie, który to byłby Denis, chętnie bym do tej walki wskoczył. Okej, czyli nie masz czegoś takiego, że mówisz stanowcze nie? Nie, mówię stanowcze tak. Dobra, Artur, w takim razie bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, także Hajlik, jeżeli jakiś z zawodników Wam wypadnie, niezależnie jaka kategoria wagowa, jaka formuła, to Kornik wskakuje i bierze Call me baby. Dzięki bardzo.